trzech kierowców na podwójnym gazie. Strażacy podsumowali rok 2023. Urban Lab, czyli otwarta przestrzeń dla mieszkańców. Marcin Janota, witam i zapraszam. To jest Minął Tydzień w TVN.pl, a to jest pierwsze wydanie w roku 2024. Witam i zapraszam, oto szczegóły informacji. 2 stycznia mysłowicy policjanci prowadzili na terenie naszego miasta działania w ramach akcji Trzeźwość. Mundurowi przebadali 570 kierujących, kończąc jazdę trzem, którzy tego dnia nie powinni wsiadać za kierownicę. O godzinie 4.40 na ulicy Krakowskiej mundurowi zatrzymali do kontroli kierującego Oplem 60-letniego mieszkańca Mysłowic, którego wynik alkoholu w wydychanym powietrzu wskazał 0,6 promila w organizmie. Mężczyzna ten dodatkowo kierował swoim samochodem, nie posiadając do tego uprawnień. Kolejny kierujący zatrzymany został na ulicy Jasińskiego po godzinie 6. 39-letni mieszkaniec Imielina prowadził swojego Mercedesa w stanie po spożyciu alkoholu. Wynik badania alkomatem wskazał 0,6 promila. Trzeci z nietrzeźwych kierujących wpadł w ręce policjantów tuż po godzinie 9 na ulicy Mickiewicza. Kierujący Fordem, 19-letni mieszkaniec Mysłowic, miał w organizmie ponad 1 promil alkoholu. O losie nieodpowiedzialnych mężczyzn zadecyduje teraz sąd. 863 miejscowych zagrożeń oraz 211 pożarów. Z tego 3 z nich wymagały zaangażowania większej ilości sił i środków oraz były długotrwałe. Tak Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach podsumowała rok 2023. Rok 2023 w Komendzie Miejskiej PSP w Mysłowicach upłynął jak zwykle roboczo i wymagał od strażaków dużego nakładu pracy i wykorzystania znacznej ilości sprzętu, umiejętności gaśniczych, technicznych, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i polegania na sobie nawzajem. W Mysłowicach w 2023 roku odnotowano 211 pożarów oraz 836 miejscowych zagrożeń. Cyklicznie powtarzały się też pożary sadz w kominie, które są bardzo niebezpieczne dla budynków, o czym mogli się przekonać m.in. mieszkańcy budynku przy ulicy Słupeckiej. Strażacy otrzymali także 2 nowe samochody ratowniczo-gaśnicze oraz nową drabinę. Urban Lab, czyli otwarta przestrzeń dla mieszkańców, został otwarty w Mysłowicach. To miejsce umożliwia nawiązywanie kontaktów, wymianę doświadczeń i wiedzy pomiędzy uczestnikami warsztatów, zajęć i projektów. W lokalu przy ulicy Grunwaldzkiej 8 powstał Urban Lab. To przestrzeń do rozmów, aktywności mysłowiczan oraz współpracy z magistratem. Miejsce otworzyło się na mieszkańców 2 stycznia, a pierwszy miesiąc działalności jest poświęcony seniorom. W jego przestrzeni nieformalne grupy, stowarzyszenia czy fundacje mogą zorganizować rozmaite inicjatywy, których celem jest aktywizacja, integracja społeczności miejskiej. To miejsce ma także pomóc w budowaniu miejskich strategii czy funkcjonowaniu lokalnych organizacji. Jest to wynik właściwie rozmów z mieszkańcami w czasie konsultacji, które prowadziliśmy nad dokumentami strategicznymi, nad także studią dla miasta Mysłowice. Zauważyliśmy, że bardzo dużo się w mieście dzieje, dużo mieszkańcy się organizują różne fajne rzeczy w różnych dzielnicach, gdzie jest to, tak jak mówimy, przestrzeń otwarta. Urban Lab umożliwia nawiązywanie kontaktów, wymianę doświadczeń i wiedzy pomiędzy uczestnikami warsztatów, zajęć i projektów. Będzie on dostępny dla mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach od 11 do 19. Umawiać się właściwie nie trzeba, zawsze tutaj można wyjść prosto z ulicy, nie trzeba się zapisywać na żadne spotkania, natomiast każdy, kto chciałby coś zorganizować, jest proszony wtedy o kontakt. Działalność Urban Lab rozpoczęła się pod znakiem integracji środowisk senioralnych działających w mieście. W pierwszym tygodniu mowa o bezpieczeństwie. W kolejnych będzie podejmowana tematyka zdrowia, urody, kultury czy pasji mysłowickich seniorów. Wstęp na wszystkie zajęcia i spotkania jest wolny. O coś w takiej formie pomieszczenia walczyliśmy już, walczymy, jak ja pamiętam, już 2 kadencję. I zależało nam na właśnie czymś takim. Ja prywatnie uważam, że to ten teren powinien być wykorzystywany również do zabawy, do spotkań typu rekreacyjnego, ale również do spotkań, które będą nam dawały szerszy ogląd spraw, które się wokół nas toczą, czyli sprawy związane z rozwojem miasta, czyli sprawy związane na przykład
z rozwojem urbanistyki, która będzie przyjazna seniorom. Harmonogram i tematyka spotkań kształtować się będą na bieżąco, o czym będziemy Was informować na łamach portalu itvn.pl. To jest program Minął Tydzień, a przed nami takie jeszcze tematy. Zofia i Franciszek wśród najpopularniejszych imion. Jak Urząd Stanu Cywilnego podsumowuje 2023 rok? Zbliża się 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przekaż fund na licytację i wesprzyj orkiestrę. Wyspa Radości czeka na dzieci i wiosnę. Zofia i Franciszek wśród najpopularniejszych imion. Jak Urząd Stanu Cywilnego podsumowuje 2023 rok? Zofia, Zuzanna, Helena oraz Franciszek, Antoni i Jakub to najpopularniejsze imiona, jakie wybierali rodzice w Mysłowicach w 2023 roku. Ile było urodzeń, zgonów i ślubów? Urząd Stanu Cywilnego w Mysłowicach podsumował statystyki ubiegłego roku. W 2023 roku USC w Mysłowicach zarejestrował 728 noworodków, w tym 48 aktów urodzeń sporządzono w oparciu o akt zagraniczny. To o 91 urodzeń więcej niż w 2022. Najpopularniejszymi imionami dla dziewczynek były Zofia, Zuzanna, Helena, natomiast dla chłopców Franciszek, Antoni i Jakub. Wśród niepospolitych imion żeńskich znalazły się Polianna, Melisa i Sława, a wśród męskich Otto, Timur i Kosma. Spadła natomiast liczba zawieranych małżeństw. W 2023 roku USC sporządził 316 aktów małżeństwa. To o 11 mniej niż w 2022 roku. Na ślub kościelny zdecydowało się 77 par, a na cywilny 206, z czego 34 odbyły się poza lokalem USC. Najstarsza panna młoda liczyła sobie 78 lat, a najstarszy pan młody 75. Za to najmłodsza panna młoda miała lat 19, a pan młody 21. Wzrosła natomiast ilość rozwodów, tych w porównaniu do 2022 roku USC odnotował o 17 więcej, czyli 155. W tamtym roku mysłowiczanie hucznie świętowali też małżeńskie jubileusze. Złote Rody, czyli 50-lecie pożycia małżeńskiego, obchodziło 75 par. Diamentowe Rody, czyli 60 lat po ślubie, obchodziły 34 pary, a 13 par świętowało jubileusz 65-lecia pożycia małżeńskiego. W 2023 roku 4 osoby obchodziły setną rocznicę urodzin, a jedna mieszkanka aż 101 urodziny. Zwiększyła się też liczba zgonów. W 2023 roku zmarło 621 osób, to o 4 więcej niż w roku poprzednim. Już 28 stycznia po raz 32 w całej Polsce odbędzie się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas mysłowickiego finału będziemy się bawili na sportowo w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Nie zabraknie oczywiście licytacji, na które każdy może przekazać fundy. Mysłowicki finał odbędzie się w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Obecnie jednostki miejskie przygotowują program wydarzenia, ale na pewno nie zabraknie wielu atrakcji. Jednak to, co najważniejsze tego dnia, to zbiórka funduszy, które zasilą konto orkiestry. Przede wszystkim planowane są liczne licytacje fantów. Jeżeli macie w swoich zbiorach coś, czym chcielibyście się podzielić, zapraszamy do Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Mysłowice do pokoju 218 w godzinach urzędowych. Na przedmioty, na aukcje urzędnicy czekają do 26 stycznia. Między ulicą Armii Krajowej a Morcinka powstała Wyspa Radości, czyli plac zabaw, którego życzyli sobie okoliczni mieszkańcy w ramach mysłowickiego budżetu obywatelskiego z 2022 roku. Wyspa Radości jest ogrodzona, wyposażona w ławeczki i kosze na śmieci, ale co najważniejsze, w urządzenia zabawowe. To podwójna huśtawka, zjeżdżalnia, karuzela i piaskownica. Wszystko to kosztowało niespełna 128 tysięcy złotych. Warto także wspomnieć, że trwa również doposażenie placu zabaw przy ulicy Partyzantów. I tą informacją kończymy to wydanie programu Minął Tydzień. Pierwsze, przypomnę, w roku 2024. Do zobaczenia już za 7 dni.